Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i na moim filmie. Ja mam na imię Mateusz i pracuję jako kierowca międzynarodowy z naczepą typu Silos. Postanowiłem, że przedstawię Ci moją pracę, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania, jak wygląda praca na tego typu naczepie, jakim jest Silos kiprowany. Pokażę Ci, jak wyglądają załadunki, rozładunki, praca i czy jest łatwiejsza niż na prędce, czy trudniejsza, jakie są plusy i minusy tej pracy. Zachęcam do oglądania moich filmów. Pozdrawiam. Teraz mam przyjemność przedstawić Ci zestaw, który jeżdżę przez te 2 tygodnie. Jest to naczepa Feldbinder i samochód DAF. Aktualnie mamy niedzielę, 8 października, godzinę 19. Znajdujemy się na myjni w Belgii i czekam do jutra, do rana, aż po prostu myjnia zostanie otworzona, żeby móc umyć silos w środku, bo przed każdym załadunkiem silos musi być umyty. Korzystając z tego, że mam po prostu czas, i żeby po prostu móc sobie to dłużej poleżeć, przygotuję sobie od razu silos do umycia. Przed każdym umyciem silosu należy otworzyć dekle. Tu mamy beczkę, w której jest 6 dekli. Jak już widzisz, 5 pierwszych mam otwarte, czyli w sumie odkręcone, ponieważ będę mył to jutro rano, ale zostawiłem ostatnie, żeby Ci pokazać, jak to się robi. A więc po prostu musimy odkręcić każdą z 4 śrub. Przed każdym wjazdem na myjnię po prostu ten dekiel trzeba otworzyć w ten sposób. Również warto sobie w momencie otwarcia ostatniego dekla rzucić okiem do środka, czy nam nie został towar. Jak tutaj widzisz, jest czyściutko, czyli po prostu nic nie zostało. I bardzo uważna uwaga, jak zamykasz dekle, musisz pamiętać, że ta strona, gdzie widać odbitą uszczelkę, jest stroną wewnętrzną. A na stronie zewnętrznej masz taki dole w przypadku Feldbindera i po prostu w tą stronę, żebyś zamykał. Kolejnym krokiem, który możesz wykonać przed wjazdem na myjnię, jest odkręcenie oto tych śrub. Tylko od razu zaznaczam, że nie na każdej myjni możesz sobie na to pozwolić, ponieważ są zakazy. Na tej myjni też jest zakaz, ale ze względu na to, że ja mam tutaj 5 śrub i ta dolna mi trzyma i nie ma produktu w środku, mogę sobie na to pozwolić. I taka drobna uwaga, ale bardzo ważna. Przed odkręceniem tych śrub warto sobie otworzyć zawór od produktu, bo w niektórych beczkach on to bardzo ciężko chodzi. Jak masz dokręcone śruby, wtedy po prostu go bez problemów otworzysz. I właśnie mamy poniedziałek, 9 października, godzina 6 rano. Właśnie wjeżdżam na myjnię. Pamiętaj, że jak będziesz wjeżdżał kiedykolwiek na myjnię, żebyś sobie zawsze podniósł konia na poduszkach, a za to opuścił naczepę, bo wtedy zrobi się skos i ta woda będzie szybciej spływała. No i wjeżdżając na myjnię często jest tak, że jest ciasno. I też musisz uważać na to, żebyś nie najechał na różnego rodzaju węże. Ale tutaj widzisz, że leżą wszędzie. Może to utrudnić mycie. Jeśli będą możliwości, to pokażę Ci ogólnie, jak wygląda proces mycia silosu. Podjeżdżając na myjnię, zawsze musisz słuchać gościa, który jest u góry, bo on Ci mówi, kiedy się zatrzymać. Ja w tym momencie, żeby się zatrzymać, właśnie pozostało mi tylko podnieść samochód na poduszkach i opuścić beczkę. Podczas mycia pamiętaj o tym, żeby wyciągnąć węże oraz wszystkie akcesoria, których używałeś, żeby je umyć dokładnie, ponieważ one muszą być czyste, żeby były przygotowane do następnego rozładunku, a w czasie kontroli, jeśli będą brudne, po prostu możesz zostać cofnięty na myjnię. I tak, silos już mamy umyty i dam Wam taką dobrą radę. Pamiętajcie o tym, że po myciu silosa, każdym razem przed zamknięciem jego, warto sobie sprawdzić do środka wizualnie, czy jest dobrze umyty, ale też warto przejechać ręką,
i zobaczyć, czy nie osadza się na ręce żaden osad. Czy to czarny, czy to jakiś biały pył. Bo często jest tak, że nawet po prostu z dmuchawę, którą się suszy beczkę, wylatuje jakieś odrobinki kurzu i później w czasie kontroli czystości przed załadunkiem, no może być niestety niemiła niespodzianka. I po wjechaniu z mini pamiętajcie, żebyście sobie zawsze po prostu pozamykali dekle u góry, rządu z tyłu, żeby się po prostu nie nakurzyło. Ze względu na to, że jest ciemno, nie pokażę wam tego, jak to się zamyka, ale to jest banalnie proste, po prostu zakręcamy te śruby na tych deklach. Jadąc na załadunek, nawet nie musicie zamykać wszystkich czterech, po prostu wystarczy sobie założyć dwie śruby na tych deklach, które będziecie otwierać do załadunku. I aktualnie jestem już na załadunku. I przyjeżdżając na załadunek, trzeba się zameldować. Po przyjeździe na załadunek trzeba otworzyć to żądło do kontroli czystości. Ale na razie jeszcze tego nie robię, żeby mi się nie nakurzyło. Tak, ja już jestem po kontroli czystości beczki, już mam otworzony dekiel u góry. Także czas wjechać sobie na podzasyp, żeby załadować silos. I właśnie pokażę ci, jak to się robi. Przed chwilą był pan wózkowy, pan, który mnie będzie ładował. On tam właśnie stoi i czeka na mnie. W tym momencie widzisz. Tylko pod nasypami trzeba uważać, bo ogólnie tutaj jest ciasno. I żeby przypadkiem nie urwać lusterka lub nie uszkodzić samochodu. Pewnie zastanawiasz się, jak sobie trafić w te leje. Najprostszą metodą jest po prostu tak, jak ktoś wychodzi do góry i nam po prostu sprawdza, tak jak w tym przypadku tutaj będzie pan wyjdzie do góry i powie, kiedy się trzeba będzie zatrzymać. A ze względu na to, że to jest nasze stałe miejsce załadunku, tak człowiek mniej więcej wie, w którym momencie trzeba się zatrzymać, żeby było w porządku. Teraz tylko pozostało czekać, aż wyjdzie pan, który będzie mnie ładował do góry i zacznie ładować. Akurat na tej firmie, na której obecnie się znajduję, jest bardzo fajnie, ponieważ załadunek trwa 5, maksymalnie do 10 minut, a przeważnie takie ładowanie silosu, no to jest godzina, dwie, czasami się zdarzają nawet trzy, także potrafi troszeczkę dłużej zejść. A pewnie zastanawiasz się, po czym rozpoznać, że już jest silos załadowany, ponieważ jak widziałeś tutaj na tej wadze, znaczy na tej załadunku nie ma wagi, to są dwie metody. Albo pierwszą metodą jest taką, że po prostu oni mają wagę w siebie w silosach, a drugą metodą, właśnie ci pokażę, jest waga wbudowana w samochodzie. Wchodzimy sobie w ustawienia, obciążenie osi i tutaj nam pokazuje. Tylko żeby był wiarygodny wynik, to trzeba spuścić samochód z ręcznego i podłożyć kliny, najlepiej pod przednią oś, żeby nie było przekłamywane, żeby po prostu później nie było niespodzianki, że jest za dużo załadowane, no i że trzeba niestety wziąć i odsypać troszeczkę. Ja właśnie jestem załadowany, tylko wyjeżdżam. Przy wyjeździe przeważnie po załadunku jest tak, że trzeba wjechać na wagę i jeśli będzie odpowiednio załadowany, no to z wagi tutaj, czyli na tej firmie trzeba wyjechać poza firmę, iść po dokumenty. Jak odbierzemy dokumenty, no to już można jechać. Ogólnie na załadunku zeszło mi 1,5 godziny. A że jeszcze nie ma trochę diagnozy. I tak jak widzisz, w tym momencie na osi ciągnącej mamy 7,7 tony. No to jest troszeczkę mało. Dlatego pokażę ci mój sprawdzony sposób, jak to po prostu przesypać towar do przodu. W tym celu warto pościągać wszystkie rzeczy, które mogą spaść na dół. I robimy tak. Przyspieszamy dosyć zdrowo i jep, po hamulce. Już mamy 10 ton. Działa? Działa. A teraz szybka aktualizacja. Właśnie się załadowałem. Załadowałem dokładnie 24 tony. I do rozładunku w Polsce mam w tym momencie 1171 km. Więc jest co robić, ale jak się droga będzie dobrze układała,
to powinienem jutro do południa już przyjechać na rozładowanie. I mam nadzieję, że będę miał okazję Wam pokazać, jak wygląda rozładunek Exilosu. Z towarem takim specyficznym, ponieważ jest to pył, gdzie te towary lubią się zatykać. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie konieczności, żebym Wam pokazywał, jak wygląda, jak się zatyka towar. Także odezwę się jeszcze później. A tak na szybko zwracam się do Was z jednym pytaniem. Powiedzcie mi, jak tak można? Bo ja po prostu tego nie potrafię zrozumieć. Wyjechał, wyhamował mnie, no i tak się jedzie 80, w porywa do 85 i za chwilę znowu zwolni. Nie wiem, może ktoś umie mi odpowiedzieć na to pytanie. Szczególnie, że my mamy właśnie, tak jak widzicie, zakaz wyprzedzania. Po prostu dla mnie od czasów korony to po prostu ludzie przestali myśleć za kierownicą. I nie tylko za kierownicą niestety. No ale cóż, takie życie. I szybka aktualizacja sytuacyjna. Do celu zostało 864 km. Aktualnie znajduje się na autostradzie A30 w Niemczech. No jak widzicie, od 6 minut stoję w sztale. Najgorsze jest to, że zostało mi ciągiem 29 minut. Do rozjazdu mamy 24 km. A do parkingu na której planuję zaparkować, już nam Aigo policzy. Mamy 31 km. Także no tak kurczę, troszkę się robi na styk. Ale jak to jest w Niemczech, ten kto jeździ po Niemczech zna sytuację, że niestety w tym kraju, żeby sobie cokolwiek zaplanować, o, to jest ciężko. A najgorsze nawet właśnie jest to, że w taki dzień jak dzisiaj, czyli poniedziałek, idę w stronę kraju, gdzie to powinno wszystko iść płynnie, trafi się samochód osobowy, który się na ślizgiej nawierzchni poślizgnął i doprowadził do takiego korka, który cały czas rośnie. I myślę, że z perspektywy czasu dojdzie ten korek do, tak jak miałem we czwartek, tam w ubiegłym tygodniu, że miałem zaplanowany również parking i 10 km przed parkingiem, na którym miałem zaparkować, zamknęli jeden pas ruchu. Efektem tego było to, że był korek na 12 km i zamiast 10 minut zapasu przewaliłem czas pracy o całe 43 minuty. Także no, nie za wesoło. No ale cóż, Niemcy. 6 hours later. Kończymy już na dzisiaj. Wynik 8,58, także uważam, że nie jest aż tak źle. Udało się znaleźć jeszcze rajkę, co o godzinie 18.20 u Niemca. Uważam, że to jest dobry wynik. Chociaż to nie do końca, bo to są te rajki do autobusów. Nie wiem, czy tam będzie widać, niestety nie widać. Ale najważniejsze, że się udało zaparkować o tej godzinie. Udało się zmieścić w 9 godzinach. Pominąłem o dwóch korków. Wynik na dzisiaj to 690 km, także uważam, że jest całkiem dobrze. No a na jutro nam zostało 527 km, także jest to do zrobienia. Także jutro nawet powinno się rozładować. No to miłej nocy i do zobaczenia rano. The next day. O, i mamy wtorek. Godzina 30, dzień 10 października, o Matki Boskiej Pieniężnej. Na dzisiaj mamy bardzo ambitny plan, ponieważ planem na dzień dzisiejszy jest to, aby po prostu przeżyć. No śmieję się. Już samochód obszedłem, wszystko jest w porządku. Jest paliwo, jest spięty zestaw, nikt nam nie rozpiął samochodu z naczepą. W każdym kole też jest powietrze. Także już mamy tachograf rozpoczęty. Trzeba jeszcze poczekać na techniczne 3 minuty i
żeby nam przeskoczyć, ponieważ jestem w Niemczech, a teraz może uratować przed jakimś mandatem. Do przejechania mamy na dzisiaj 527 km, a do Polski zostało nam 163 km. Także jeszcze trzymajcie kciuki, żeby było paliwo na granicy, bo słyszałem, że są różne syrki teraz przez niektórych chore wizje, no ale już nawet na tematy polityczne się nie będę odzywał tutaj na tym kanale. Odezwę się do Was za chwilę. I właśnie wjeżdżam do ojczyzny, która wita mnie deszczową, taką typową jesienną pogodą, ale jeszcze nie ma tragedii, bo jest 10 stopni. Kolega pisał mi, że w okolicach Warszawy są 3 stopnie. Także jest dosyć chłodno. Bo jest taki w Polsce zakaz przeczytania, ale kolega idzie ze znaczną różnicą prędkości wolniej. Może go wyprzedzić. No i znajdujemy się w tym momencie na słynnej drodze A18, tak zwanej Patatajce, która właśnie jest wyremontowana. I to jak widzisz, super się w końcu nie ma tych chłop, gdzie szło po prostu sobie górze nabić od dach kabiny, tak bujało. Powiem taką ciekawostkę, że jak jechałem pierwszy na przyłączeniu na Sfiosie, w tej mojej obecnej firmie, to jeszcze była stara patatajka. Także trzeba było przed powietrze z fotela, żeby nie wybiło do góry. A gdy już robiłem swój pierwszy kurs, to już zaczynali ją remontować. No i teraz po około 2,5 roku już jest po prostu w pełni przejezdna nowa droga, gdzie planowane otwarcie tej drogi według tego, co pisze na internecie, ma być w najbliższy poniedziałek, wyborach, czyli 16 października. Ale powiem tak szczerze, że kurde, patrząc na to, co było, a na to, co jest, to aż się chce jechać tą drogą. Odezwę się do Was w czasie tankowania. Rozładunku. Jak tutaj widzisz, jest tym szły podłączany. Ze względu na zakaz nagrywania na tej firmie nie mogę Ci nagrać z ładunku, niestety. Ale taki raport sytuacyjny, jest godzina 11.40. Właśnie oczekuję na próbę. No i mamy dosyć spory przeskok temperatur, bo w tym momencie mamy 13 stopni, no ale to jest ciepło od silnika. Więc zakładam, że normalna temperatura będzie w granicach 8-9 stopni. A jeszcze wczoraj w Holandii było 17, także trzeba było się przeprosić z Polarkiem, no i się troszeczkę grubiej ubrać. No i tak właśnie wygląda praca na silosie, że przeważnie przed rozładunkami jeszcze jest sprawdzany towar, czy ma odpowiednie parametry. I jak jest odpowiednie, spełnia właśnie te parametry, dostajemy informację, że możemy zacząć rozładunek, no i wtedy cała maszyneria rusza. No i na dzisiaj już koniec. Aktualnie właśnie znajduję się na naszej bazie, ponieważ miałem... Oj, dafik. To jest ta ekologia słynna w dafie, że po 5 minutach pracy na wolnych obrotach będzie gasło. A właśnie odpalam, w sumie zapalam w piecu, bo zapowiada się zimna noc, także żeby zbytnio nie marznąć. Aktualnie właśnie już jestem po rozładunku, jestem u nas na placu, ponieważ od rozładunku do nas na placu jest 15 km. A plac znajduje się po środku drogi, w sumie między rozładunkiem a załadunkiem. Także właśnie skorzystam sobie z tego, że jest możliwość wzięcia prysznicu, podjechania sobie do sklepu, żeby zrobić zakupy. No i jutro będę ładował coś, co Wam pokażę. Jeszcze tego nie pokazywałem Wam na filmiku, także mam nadzieję, że się spodoba. Także do zobaczenia jutro.